Katastrofa wojskowego śmigłowca w Turcji. Katastrofa śmigłowca wojskowego. 9 osób nie żyje. Wojskowy helikopter rozbił się w okolicach miejscowości Tatvan, na południowym wschodzie Turcji. W wypadku zginęło 9 osób. Tureckie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że doszło dzisiaj do katastrofy helikoptera wojskowego. Wypadek w prowincji Bitlis. Helikopter odleciał z prowincji Bingöl we wschodniej Turcji o 13:55 czasu polskiego. Niecałą godzinę później utracono kontakt z pilotem helikoptera. Jak podaje Ministerstwo Obrony, służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą i ratunkową. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Tatvan, w zamieszkałej głównie przez Kurdów prowincji Bitlis, podaje Associated Press. W komunikacie resortu obrony podano także, że prawdopodobnie doszło do wypadku, którego powodem mogła być usterka techniczna. Minister obrony narodowej Hulusi Akar, szef sztabu generalnego Ergiler i dowódca tureckich wojsk lądowych Mit Dündar udali się na miejsce katastrofy. 9 ofiar śmiertelnych katastrofy. W wyniku katastrofy zginęło 9 żołnierzy, 4 zostało rannych. Serwis Daily Sabah podaje, że wśród ofiar śmiertelnych był wysoki rangą dowódca. Poszkodowani żołnierze trafili do szpitala. Prosimy o Boże miłosierdzie dla tych, którzy stracili życie w tym smutnym wypadku. Przekazujemy także wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, podano w komunikacie resortu obrony.